Siemaneczko ludziska, kolejny odcinek z serii mojej kolekcji Battlefield 3, tym razem dla was misja niszczyciel, gramy na poziomie wysokim, tak więc możemy dość często ginąć. Dobrze, zdążyłem? Zdążyłem. Napisy są po polsku, jest. Tak więc napisy były włączone, bo grałem wcześniej po angielsku, miałem konsolę ustawioną. Biegnij, chamie. Jaki pociąg? Dobra, skoro mówicie, że tam jest jakiś pociąg. Wow! Dobra, mamy trochę lepszą już broń. To jak ja mam tu... Aha. Nie ten przycisk. Chowaj się, kurna, bo tu szybko można zginąć. Chujo, styczkałe, nie, lepiej mi UMP. UMP lepiej, bo będzie szybszy jest do strzelania. No dobra, no widzę, że nie dajecie innego wyjścia. A! Kurna, tego R1 nie było widać przez to, że miało... Było cały czas napisane, przytrzymaj, aby podnieść, kurna. No, odstawili mi pociąg, kurna, chamy. Gdzie ty mnie do mnie strzelasz, chłopie? Wskakuj, wskakuj! Lepiej padnijmy tutaj, bo jak kurna coś będzie nam lecieć na głowę, to niebezpiecznie. Z tyłu nic nie ma, dobra. I mnie ubił. Kurna, myślałem, że go ubiłem. A tam widocznie jeszcze jeden był. Ham! Misja nieudana. Nie żyjesz. Mam nadzieję, że tutaj jest respawn. Lanterka mi odstaje. Dobra. Dobra, jest okej. Kurna, ciągle się mylę, że to nie kółko tutaj.
Tam Korna, dobrze strzelam. Trzeba uważać, bo tu pewnie się czają jak czajniki. Holy fuck. O cię kurna. O kurna, detonator ten chłopak ma. No. Chyba jednak się trochę zdziwiłeś. No tak widzę, ta kamera tak nie za bardzo chce współpracować ze mną. Lepiej będzie ją unieszkodliwić, w sensie wyłączyć. O, ale wyskoczyłem, tak więc wyłączymy ją, bo mnie drażni. Mnie drażni, że ona się spóźnia. A czekaj, to nie tak. Tak. O, tak będzie lepiej. Będziecie wszystko widzieć na ekranie. Po co mu ja twarz? No niestety, kurna, pobili mnie tutaj, pobili, zabili mnie i uciekł. Dawaj, dawaj, Gnata. Ciekawe, czy to jest. No nieważne. Jakoś mnie mało interesują. Chodziło mi ten, zastanawiam się nad tym setcomem i tymi innymi. No, wychodź. Wychyl się. No tak to sobie możesz strzelać, jak ja cię nawet nie widzę. Ale shit! Beczka koło mnie wybuchła. Demet! Nie przyuważyłem tej beczki, która wybucha zaraz koło mnie. Aja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 j. Tak to przynajmniej też tak naprawdę, jak nie będzie kamery, nie będziecie mieli, nie widzieli, no fakt, nie będziecie widzieli mojej reakcji, ale będziecie widzieli całą planszę. Ja sobie mogę gestykulować, a wy i tak tego nie zobaczycie. Ha, i o to właśnie tutaj chodzi. Dobra, ostatnia próba. Stavros. Auto standby. Ej, czemu jakie auto standby? Mi się tu telewizor na auto standby włączył, bo cały czas... Nie wiem czemu, bo nie przełącza. Aha, nie przełączane było. A nie wiem, czy tego miałem zabić. Po co tak zeskakujesz? O kurna! Na te beczki muszę uważać. Dobra. Beczki ten, beczki mnie tym razem nie rozwaliły, wszystko żyjemy. Że ja nie mam granatów, co? Kurde, ubił huk. Ale to nie widać go w ogóle. Szkoda, że nie mam jakiejś innej broni, która miałaby ten. Która miałaby noktowizor albo coś takiego, to przynajmniej byłoby trochę lepiej.
A zresztą napiszcie też tak pod tym odcinkiem, jakbyście mogli, to napiszcie, czy lepiej, jeśli dotrwaliście aż do tego momentu, tego odcinka, czy lepiej z kamerą, czy lepiej bez kamery i czy to też na przykład właśnie, czy też dużo zależy jednak od gry, bo na przykład tutaj widzicie magazynek, widzicie wszystko. Widzicie magazynek, widzicie wszystko, ile mam, czego jakieś strzały używam. No tak, to sy, to se możesz, chłopie, skakać. O, damy ci jeszcze chwilę, nie damy ci chwili, bo się program zwiesił, tak więc właśnie tak wygląda piękna krzaczka. Dzięki za oglądanie, narazka.